Witam serdecznie wszystkich stałych czytelników mojego bloga, a także tych, którzy jeszcze mnie nie znają. Otóż mój blog przechodzi właśnie kolejną metamorfozę. Mówię kolejną, ponieważ kiedyś był to klasyczny blog pod tytułem Buduar Rokokwy, na którym dominowały bardzo długie treści i było też mało obrazków. Natomiast mój obecny blog, Body and Spirit Engineering, miał być taką bardziej unowocześnioną wersją, gdzie miało dominować raczej ikonografia, filmiki i do tego były dosyć krótkie teksty, takie mocno nafaszerowane merytorycznie. Natomiast teraz, idąc z duchem czasu, postanowiłam założyć wideobloga. Jak sami pewnie zauważyliście, już od jakiegoś czasu miałam coraz mniej wolnych chwil na to, żeby usiąść i rzeczywiście coś napisać. Dlatego też z myślą o tym, żeby jednak jakieś posty czy wideoposty pojawiały się częściej, żeby było więcej życia na moim blogu, postanowiłam zamienić go na vloga. Oczywiście wszystkie filmiki będę wrzucała również na mój klasyczny blog. Być może będą się tam w dalszym ciągu co jakiś czas pojawiały treści pisane, ale głównie będę się skupiać na moim nowym kanale na YouTube, do którego link znajdziecie poniżej tego filmiku, zarówno na mojej stronie Body and Spirit Engineering, jak i na moim fanpage'u na Facebooku, który możecie znaleźć pod moim imieniem i nazwiskiem, czyli Anna Nużyńska-Dziemska, kostiumolog. Na moim nowym blogu będą pojawiały się różne krótkie serie. Będą to serie filmików na pewno będą podobne do tego, co do tej pory prowadziłam na moim blogu pisanym, czyli na pewno będzie dominowała tematyka kostiumologiczna, trochę zahaczająca o wystrój wnętrz, o sztukę, o historię obyczajów, o życiorysy znanych postaci historycznych. Wszystko będzie się oczywiście kręciło wokół XVII i XVIII wieku, bo jak wiecie, są to moje ulubione epoki i w nich się specjalizuję, ale jak zwykle mogą pojawiać się oczywiście również drobne tematy związane również z innymi okresami historii Europy. Mam pomysł na kilka krótkich serii. Na pewno będą poradniki. Poradniki zauważyłam, że interesują Was najbardziej, że największe było zainteresowanie właśnie, kiedy tworzyłam posty dotyczące właśnie tkanin albo porad dla rekonstruktorów, ale również dla rekonstruktorów wnętrz, czy też w ogóle dla osób, które chciałyby w swoich wnętrzach mieszkalnych dodać, swoim wnętrzom mieszkalnym dodać trochę pałacowego blichtru związanego z architekturą wnętrz XVII-XVIII wieku. Także takie poradniki na pewno się pojawią. Oprócz tego mam pomysł na krótką serię pod tytułem Czytanie ze zrozumieniem. W tej serii będę chciała pokazać Wam trochę kulisy mojej pracy, ponieważ ja zwykle najczęściej właściwie prowadzę swoje badania, czy też czerpię wiedzę właśnie z tego, że staram się czytać teksty źródłowe i rozkładając je na czynniki pierwsze, wyciągać jakieś wnioski merytoryczne dotyczące bądź to właśnie kultury, bądź to właśnie historii ubioru, obyczajowości itd., itd., czyli tego, jak ludzie myśleli, jak żyli, jak postrzegali rzeczywistość w minionych epokach. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa, krótka seria. Będzie polegała właśnie na tym, że będę Wam czytała wybrane, ciekawe urywki tekstów źródłowych, pamiętników, listów i nie tylko. I właśnie postaram się je omówić właśnie pod kątem no, głównie kostiumologicznym. Mam też pomysł na jedną ciekawą serię, która myślę, że zainteresuje również i panów, i też osoby spoza kręgu historyków sztuki, spoza kręgów kostiumologicznych, ale jeszcze nie będę zdradzać szczegółów, ponieważ to się wiąże z pewnym moim ciekawym dosyć gościem. I jeżeli ta współpraca się ułoży, to na pewno do tematu wrócę i jeszcze Wam opowiem, jaki dokładnie to pomysł, a myślę, że nikt wcześniej jeszcze tego od tej strony, a przynajmniej na YouTubie i na blogach, nie prowadził. I ostatnia rzecz to na pewno będą goście. Postaram się zapraszać jak najwięcej gości, jeżeli zgodzą się przyjść, spotkać ze mną, podyskutować na różne ciekawe tematy i żebym przeprowadziła z nimi wywiady, bądź właśnie w formie takiej luźnej rozmowy
na różne tematy, to bardzo chciałabym właśnie również i tego typu filmiki publikować na moim nowym kanale. I oczywiście pytania od Was i Wasze propozycje tematów, także zgłaszajcie się, jeżeli macie ochotę. Bardzo często wysyłacie do mnie maile z pytaniami dotyczącymi głównie właśnie rekonstrukcji ubiorów historycznych, także mam nadzieję, że teraz zechcecie również zadawać te pytania i omawiać właśnie tutaj na moim nowym wideoblogu. Także czekajcie na newsy, niedługo odezwę się znowu i otwieramy mój nowy blog. Dzięki!